No, czegoś takiego to jeszcze nie było. No, w tyle osób jeszcze nie jechaliśmy. No, ale się nagle okazało, że drużyna Kartofliska przed najbliższym sezonem, mimo że nie mamy pojęcia, gdzie będziemy grać, to drużyna postanowi się przygotować i prawie całym składem jedziemy na obóz zagraniczny. Łomacko, jest piątek, godzina 5 rano, no i jedziemy potrenować. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorosłych. Rozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A jedziemy oczywiście tam, gdzie nie ma żadnych pokus, do miasta, gdzie nikt nam nie będzie dupy zawracał. Tak przynajmniej wyobrażamy sobie Żlin. Ruszamy w Czechy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedliście śniadanie? Nie. Już po śniadaniu. W trakcie raczej. A można wysiąść? Kurwa, możemy wyjść? Ja pierdolę. Ja nie lubię przesiadek. Ile mamy minut? 12. 10 na wypicie. No kurde, śmieją się ze mnie, przecież dobrze usiadłem, no. No i już na miejscu. No i już jesteśmy w Balasie. To chyba najbardziej ekskluzywna dzielnica tego Żlina, nie? Teraz lekcja czeskiego. Co to może znaczyć tankownia na rożku? Wejdźmy i się przekonajmy może, bo ja to słaby z języki zagramaniczne jestem. Ahoj. Ahoj. A dziś w Żlinie odbywają się mistrzostwa Czech. Czech koronów. Czech koronów. W darcy. 60. 60. I kolejna 60, proszę bardzo. Tak wygląda 60, no. O kurde. Co, wygrał? W grze jak w życiu. Wszystko idzie dobrze, a jak trzeba finiszować, to są problemy. Żarty żartami, ale proszę bardzo. Jutro jest turniej darta gdzieś tu w okolicy i za pierwsze miejsce można wygrać 50 litrów piwa. Tylko też nie gorzały. Uwaga, uwaga, unboxing pokoju. Apartament to się nazywa. Piękne. Była tylko prośba od właściciela. Jest instrukcja obsługi toalety. Otóż, jak żyga cię, to nie operamy się. Nie, bo tutaj... Jest problem. Tu jest problem. Jak to nie operamy się, tylko na małysia. Nie, ale serio, ten koleś powiedział. Czego oni się spodziewają? Co my tu, żegać przyjechaliśmy? Połykam, nie pluję, wiadomo. Żeby nas nie korciło na tym zgrupowaniu, na wszelki wypadek, żeśmy nie wzięli strojów do gry. Butów. Butów nie mamy. Więc grać nie będziemy, ale plan jest taki, tak, że będziemy oglądać za to dobry futbol. A to będzie mecz trzeciej ligi na przepięknym obiekcie, ale tu pięknie. No. Kwitkowice? Chyba tak się nazywają gospodarze? Kwitkowice! Zagrają z... Panikiem Ostrawa 2. Kurwa siwo! Kurwa, kurwa, kurwa siwo! O czym śpiewali? O miłości. Perkusista daje radę? Nie. No jak nie? Za dużo jazzu. Ma być punk rock, a nie jazz. Daj piłę! O kurwa! Ale to było meczycho, nie? Gospodarze przegrali 2-5 tylko. Tylko 2-5. Co tu dobrego? I love haluksy. Wegetariański burger nazywa się Bob Dylan. Knock, knock, knocking on heaven's door. Gdzie teraz idziemy? Ja idę spać. Wake me up! Before you go go! Co tu się pojawiło? Co to kurwa jest? No, ciekawe te pobudki mają w tych czeskich apartamentach. Kot Przemek, kot Przemek, kot Przemek, kot Przemek. Ej, skądzia, spokojnie możesz nosikać. Co ja to też pożyj. Kogo to? Zobacz, zobacz. Fajne brudne majty, tak? Fajne brudne majty. Dlaczego ja w ogóle spałem w ciuchach? Może ktoś mi powie. No dobra, po spokojnym piątku czas zacząć spokojną sobotę, nie? Zadałbym panu pytanie, co się panu w głowę stało, ale aż mi kurwa głupio. Oj tam, dobrze to wygląda. Ktoś potrafi opowiedzieć to, co się wydarzyło, czy nie? Tak, żeby to było zrozumiałe. Bez nazwisk. Bez nazwisk. Perkusista L dupy przyszedł o 4:00. A wtedy redaktor sport.pl. Próbujmy bez nazwisk. Ten się zakrwawił, a ten się zakrwawił. Generalnie tak. Ciąg logiczny był taki, że najpierw był bąk, a potem była interwencja lekarska. Doktor pierdziasty wypad. A co się wydarzyło po drodze, to proszę wpisać w komentarzu, jak ktoś ma jakąś koncepcję. Bo i tak nikt nie uwierzy w to, co się tu wydarzyło. Przecież to nie do uwierzenia jest. No.
No dobra, idziemy zwiedzać. Idziemy na ten zamek? Jak się ta rzeka nazywa, panie? Balas. A tam jest pensjonat i mają taras z widokiem na balas. Restauracja nad pięknym, modrym balasem. Nie mogę się doczekać. Kurwa, pod górę. Kto to prowadzi? Serio, tędy? No. Konie jak schodzą, to tędy. Konie zasapane schodziły z tej trasy, którą mamy teraz zrobić. Kurwa, idziemy pod górę. Dobrze, że nic z nas konia nie zwalił tam. Musieliśmy czekać, aż przejdą. Mieszam morskim okiem, kurwa. Co oni tam na szczycie góry będą grać? To ma być 9. liga, kurwa. Im wyżej wejdziemy, tym wyższy poziom meczu będzie, tak? Tak, będzie bardzo wysoki. No kurde, na mapie to płasko wyglądało. Ja pierdzielę. Ojej. Naprawdę ten stadion chyba jest na szczycie góry. Albo mamy skrót przez górski szczyt. Kądziu jak pognął do przodu, zawodnik zdecydowanie puka do pierwszego składu. Zdalajcie, serio. To jest normalne wejście, no jesteśmy w górach, no rzeźnik takie boisko znalazł, nie moja wizja. Na mapie było na płaskim terenie to boisko. Na mapie było na płaskim. Ja pierdzielę, jak dojdziemy na miejsce, to jest jakieś piwko pierdzielne. A uprzedzając pytania, gdzie można kupić koszulkę RKS Hufdu? A proszę bardzo, kapitanbomba.pl. A w sklepie tym 10% zniżki na hasło kartofliska. Jako tępy chuj polecam. Rzeczywiście jest boisko na górze, no ja pierdzielę. Nie wierzyłem, że to będzie boisko. Skandaliczne warunki do oglądania piłki, nie? Nie. O kurwa! Super! Ja pierdolę! Ta to kobieta jest na linii w ogóle? No właśnie, albo mata kurwa. Albo kobieta funduje na linii, albo mata. Opcje są dwie. Ale jak widać, nie wszystkich kibiców porwał ten mecz. Bramka, pobudka. Naprawdę. Nie. Teraz jest czas na siestę. Ojej! Ja pierdolę! Druga połowa lepsza, zaraz się przebudziłeś. Co? Sędziaki, co się dzieje? No i co, było meczu, nie? No. Najlepsi w tym meczu byli sędziowie. Liniowi głównie. Liniowi. Mata jego ojciec, kurwa. Ojciec Maty to nie jest prawnikiem? Sędzia. Prawnikiem sędzią. Sędzia jest dobry. Chodź do selfie, na foto. Chodź na foto. Nie, nie może, przecież akcja się... Chodź na piwo akcja i się pod bramką. Z Polska. Drugi sędzia liniowy dobrze zna polski futbol. Piłka nożna. Ziód rożny, nie? Piłka nożna. Ja pamiętam 1974 rok. Ja też. Niemiecko. Lato, Sharma, Gatocha. To była piłka. W przerwie meczu walnął piwsko. Hej, jak se chce nabijał. W czasie meczu też tam walnął, ale to nie będziemy o tym nigdzie mówić. Pierwszy mecz dzisiaj odbębniony. To teraz godzinę. Możemy jechać dalej. No i już na kolejnych zawodach. To będzie liga 7 teraz. Niby wyżej, a niżej. O kurwa. Dobrze tu grają. W piłkę? Nie, na DJ-ce. Obmyślam nowy plan, obmyślam nowy plan. O, będzie brawo. Obmyślam nowy plan, wtedy kiedy sram. No i co? Dobre spotkanie było, bardzo nie? Bardzo dobre. Taka czwarta liga polska. Gówno się tu kurwa dzieje. Bardzo dobre. A i co teraz? Jeba, 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 jebanina. No i już mamy niedzielę. Rozpoczynamy trzeci dzień zgrupowania. Pierwsze zakwasy się pojawiają chyba, nie? Kurczę, odczuwalny jest brak magnezu. O matko! Ojej. Dobry? Takich ataków to się nie spodziewałem. Tak to się kończy, cholera, jak jeden pociąg na godzinę mają. A, Żlin! Trzeciego dnia zwiedzania Żlina można wreszcie ten Żlin zobaczyć. Chodźmy kawałek. A to ładnie jest. Można spróbować. Ulala. To jest na kaszel. A tutaj wokół, żeby się lepiej przyjęło. Osłonowe. Osłonowe, tak.
Dobra, pora zobaczyć coś normalnego w tym żlinie. Barbar! Nieźle się nazywa. Góra jest otwarta. No ładny ten żlin, nie? Po co zabierać kobietę do Paryża, jak można się oświadczyć tutaj na tym tarasie? Tylko widoku na balas brakuje, nie? Do kompletu. Ale balas... bardzo byś o balas poprosił, to mogę. Zapewnić. Nie jesteś kibicem Sparty, Praga? Nie. Tam nad barem jest naklejka z herbem Sparty Praga. Jest napisane, że jak jesteś Spartanem, to nie dostaniesz tutaj nic. Bez obsługi i bez napojów alkoholowych, a nad herbem jest napisane Sparta zajebana. Sparta zajebana. Kurde, rozpadało się, opierdzie. Mieliśmy zwiedzać chyba, nie? No nie mamy szczęścia dzisiaj, no rozpadało się, kolega. Dobre. Nie najgorsze. Pociąg tam uciekł. Trudno. Będzie następny. Ale właśnie nie ma następnego. Hej! Hej! Hej, sokoły! Omijajcie góry lasy doły! Pociąg tam uciekł, ale taksówka nam nie uciekła. Casting couch. All you need is love, love. Dobra, dotarliśmy na stadion. Tu będzie mecz ligi. Chyba siódma liga będzie. No, nagram gola i mogę wreszcie się napić piwka. O, pyk. Wreszcie, od rana czekaliśmy. Ale czarna. Dawno nie miałem takiej czarnej kiełby w ustach. A pan? Wczoraj. No to teraz tylko szybki posiłek. Everybody. Yeah. Yeah. Teraz godzina na przerwę techniczną. No już niestety po przerwie. Panowie, pytanie, czy ktoś ma chęć na jagerbombę? Jesteśmy w knajpie rockowej, w której jest szafa grająca. I trwa pojedynek, międzynarodowy pojedynek na kity. Lokalni puszczają heavy metal i tym utworem chyba ich pokonaliśmy. Bum, 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 I want you in my room. Sala obok na pewno bawi się podobnie. Ten sam secik tam leci. 220 volt. Coś mnie grdyka strasznie boli. Taki to poniedziałek się zapowiada. Pana też boli grdyka? Pan już w robocie, nie? Uroki pracy zdalnej. Ale jak się chciało w dyrektorii. O, uwaga, teraz jest ważne sprawdzanie, czy kot Przemek jest kotem Przemkiem. No, i co? No. Co tam pan widzi? Co tam pan widzi, panie Radku? Brda, 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 brda. A pan miał dzisiaj bez alkoholu. Miałem, ale tylko takie były w lodówce. No. Dobre, bo zimne. A poza tym nic dobrego. I na koniec jeszcze idziemy balasa oglądać. Balas to rzeka, jakby ktoś się nie zorientował. Gdzie ten balas? Pany, tu jest balas. No. Balas płynie z wolna, rozsiewa zioła maj. Dyrektor, cały dzień będziesz napierdzielał w tej fabryce? Nie lepiej powiedzieć, ja mam telefon. Taka fabryka jest. No i powoli opuszczamy to miasto baranu. Barany z Lin. Taka drużyna hokejowa tu jest. Przyszli stanice Otrokowice. Koneczna stanica. Jeszcze tylko szybka przesiadka w Otrokowicach. O kurwa, jest dobrze. Jedyny lokal w Otrokowicach z gwiazdką Michelin. Oj. Dobra, brat. Polak Ciech, dawaj. Chodźkuj. Wszystko dobrze, dawaj. Wuda. Polak Ciech, ahoj. Ahoj. Pan dyrektor powie, jak powstał ten ustrój, który leci tu. Jak powstałem, życie mi się teraz załamało. Jeden z twórców, kurna, utworu 220 V powiedział, że to jest cover. Jeden z twórców powiedział, że to jest cover. Uważany za jednego z twórców. To jest nie cover, daleko posunięto inspiracja. To będzie co, będziemy czego innego słuchać. Dabrda, brda, brda, brda. No, na szczęście kończymy już to zgrupowanie. Oho. Dziękuję. Prosim. Ahoj. Ahoj. Jeszcze jedna. No, jak pan podtrzymuje ten wyjazd? Trudny. Trochę za dużo treningów było. Słabościowo, szybkościowych na przykład. Pierdolenie to jest. To mogę wyrazić swoje zdanie, czy kurwa nie? Nie możesz. Już dziękujemy. Zadzwonimy do pana. Dziękujemy. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofiskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofiska. Dzięki. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten nie wygrywa.